Już jest świąteczny warszawski transport publiczny, a także jak będzie wyglądać w teorii Plac Konstytucji i Muranów. Zielona fala dla tramwajów, Warszawa Zachodnia wyburza kolejne perony, a także świąteczna iluminacja na Trakcie Królewskim, czy most na Pragę już gotowy. I awizonosz przypomina o zmianach dla wspierających. O tym nie tylko w sobotę, 10 grudnia, w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czem awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Ponieważ mamy przed nami ponad 30 tematów w dzisiejszym skrócie informacji najważniejszych moim zdaniem z Warszawy, nie będziemy zwalniać i zaczniemy oczywiście od awarii wind na scach metra. Tutaj chyba możemy już przyznać, że w tym programie są elementem głównym, a przynajmniej początkowym. Bo mamy trzy awarie, które faktycznie trzeba powiedzieć. Metro Centrum to są dwie aż awarie, ale tak naprawdę modernizacja na nowe windy. I jedna awaria faktycznie to jest stacja metra Marymont. Idziemy dalej w temacie metra pozostając. Świąteczny pociąg metra jest już na torach. Część z Was już go widziała. Wygląda jak na załączonym obrazku. Tutaj są jeszcze zdjęcia zanim wyjechał. Oczywiście mnóstwo napisów Warszawa. Świąteczne gwiazdki i tak dalej. No trochę tego tutaj się pojawiło. O, nawet tu mamy. Brakuje mi trochę, bym powiedział, dużej ilości lampeczek. W sensie wiadomo, są lampeczki tutaj, ale tak bym powiedział, że mało. Można by ich więcej wstawić. Ale spokojnie, w innych pojazdach jest tego trochę więcej. Mamy świąteczny autobus, który wygląda w następujący sposób. Tu jest lampeczek jeszcze mniej, więc jeszcze gorzej według mnie. Tak, mój wskaźnik dobrej świątecznej dekoracji to jest ilość lampeczek. Dlatego studio Mniejsza z tym jest w fatalnym stanie, tak? Widzicie, widzicie tu lampki? No właśnie, ja też nie widzę. Co nie zmienia faktu, że no tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o te rzeczy. I też jest tramwaj, który jest świąteczny. No i tutaj ilość lampeczek na górze jest według mnie zaspokojona przeze mnie całkowicie. No i jest oczywiście jeszcze święty, jedzie bezpośrednio i tutaj wszystkich kontroluje z tramwaju świątecznego linii 23. Co nie zmienia faktu, że mamy też metro, które z nami pozostaje i pozostanie z nami na chwilę dłuższą, a mianowicie Plac Konstytucji i Muranów. Mówi on tu coś. To są te stacje metra, które nie powstały podczas budowy pierwszej linii metra. Numeracji są na nich miejsca, bo mamy na przykład dziurę, nie ma stacji A12, a w teorii jest, jak i również nie ma kolejnej stacji, czyli A16 Muranów. Jak wyglądałyby te stacje? W dużym skrócie, tak jak widzicie na tym miejscu, na tych zdjęciach, muszę powiedzieć jedno to. To są jedyne według mnie stacje metra, które nie powinny być nowe, jeżeli chodzi o design. Ponieważ są na pierwszej linii metra i nie ukrywajmy, pierwsza linia metra, o ile odcinek centralny przez centrum faktycznie na Śródmieściu, no nie wygląda jakoś... nie rzuca na kolana, zwłaszcza sufit metra centrum. Tak samo powinno być również i tutaj, te dwie stacje. Znaczy, Muranów to faktycznie powinien się w taki metaliczny kształt i ogólny design połączyć z tym, jak wygląda właśnie w jednej strony dworzec Gdański, a z drugiej strony ratusz Arsenał. O tyle Plac Konstytucji nie może wyglądać zbyt podobnie do Politechniki, ale z drugiej strony też centrum nie będzie. Ale mamy tutaj tak, ściana zatorowa, bardzo podobna jak na Politechnice. Sufit to odjechali z tym, co tam zrobili, ale powiem wam, że nawet bym to kupił. Takie kolorowe, w sumie jako konstytucja, by to było ciekawe. Połączenie, mnóstwo takich porozrzuconych kwadracików. Kupuję to, bo to jest po pierwsze nie kamień jak na Bemowie, że nie da się na tym usiąść. A jest to rozwiązanie dla dużych i małych i możliwość siedzenia na górze, w sensie w teorii siedzenia na górze. A co do samej stacji, no tutaj na górze to tak jak widzicie, a co do stacji Muranów, to ja bym powiedział, że ta wersja też mi się podoba. Ona dobrze nawiązuje do pozostałych stacji, chociaż nie do końca jestem przekonany co do Neonu, ponieważ to jest druga stacja na M, czyli Młynów, Muranów.
to neon mógłby tutaj być mylący, jeżeli chodzi o pasażerów. Wiadomo, że na pierwszej linii meta nie ma żadnego neonu, ale nie wiem, czy to jest dobre połączenie, żeby się nie myliło, bo z mojej perspektywy osoba, która próbuje uwierzyć, że nie ma wady oczu, to wygląda trochę jak młynów. Ale to może tego, że ja po prostu słabo widzę. Także takie tutaj są rzeczy, natomiast już nie będę nas tutaj zanudzać. Na stronie transportu publicznego są projekty wszystkie. Nie ma wyjścia bezpośrednio na tramwaj, jakby ktoś was był ciekawy. Są wszystkie projekty, jakby miało to wyglądać, z nowymi wentylatorniami szlakowymi, które by powstały też przy okazji. Cały przedział ulicy Marszałkowskiej i projekty i etapy budowy. Ogólnie jest to całkiem sensownie zrobione, z utrzymaniem całkowicie ruchu tramwajowego na maksimum wyłączenie na 2 tygodnie na Marszałkowskiej, więc według mnie to jest do przeżycia. I tak to by wyglądało. Tutaj są te wszystkie przedziały. Chcecie to dokładnie pooglądać, macie teraz link w karcie w opisie do tej strony. Sobie zerknijcie, dokładnie przeanalizujcie, co tu wygląda, bo jest to dosyć ciekawy sposób zrobione i ruch metra również by pozostał na całej okresie budowy, przynajmniej w założeniu. Co nie zmienia faktu, bo wiem, że wam się zauważyliście, że to jest moje nowe ulubione sformułowanie, więc trochę go już tutaj poużywam, może zmienimy nazwę zmniejsza z tym, na co nie zmienia faktu, że faktycznie mamy więcej reklam w metrze, a konkretnie na pierwszej linii metra. To jest wizualizacja. Na Wilanowskiej jeszcze tego nie ma, ale zatem wyraził zgodę na to, że właściwie metro robi hulaj dusza, piekła nie ma. Jak to wygląda aktualnie? No tak jak tu widzicie na tych zdjęciach, po zmianie będziemy mieli wielkie... Wow. Nie do końca jak ja to zrobiłem, ale... Będziemy mieli wielkie ekrany tutaj, wyświetlające się bezpośrednio nad wejściem. No jest to oczywiście iście w nowoczesny design reklam rodem z innych miast, w innych krajach. Ale czy my sobie chcemy zaśmiecać metro, czy chcemy na nie patrzeć? No dobrze, na Wilanowskiej jeszcze ten wiszący baldachin z tymi reklamami jeszcze przeżyje. Te duże reklamy tutaj też mnie przeżyje, bo to tutaj jest bardzo niesymetrycznie poukładane, więc na moich zajęciach by już dostali jedynkę z ułożenia reklam. Ale czy na pewno stacja metra Służew i Ursynów trzeba zasłaniać te mozaiki? Odpowiedzmy sobie wszyscy jasno i szczerze. Te stacje i tak nie mają jakiegoś wielkiego natężenia ruchu. No dobrze, wiadomo, że więcej niż na Tolin, ale i tak, nie mają dużego natężenia ruchu. Zostawcie je w spokoju. W ogóle zdejmijcie z tamtych stacji metra reklamy. Byłoby najlepiej. A najlepiej to jak wejdziecie do sklepu Koło Miłośników Metra. To jest tak więc w teorii sponsorowane, chociaż ja jestem częścią Koło Miłośników Metra. Mnóstwo nowych, ciekawych rzeczy. Koszulki, plecaki, maseczki, kubki, torby. Wszystko z Skodą Warszawia. Jak ktoś z was interesuje, jak ktoś lubi ten pociąg, który jeździ po Warszawie, zapraszam serdecznie do sklepu i niedługo też będą nowe rzeczy się pojawiały tutaj również. Wiem, że część z was już skorzystała, ale sądzę, że część z was może jeszcze jest tym zainteresowana. Zapraszam serdecznie, link w opisie i teraz w karcie. Ale wracając do tematów, mamy tramwaje. Już trochę przyspieszymy z tempem. Zielona fala tramwajów polega to na tym, że tramwaj na światłach nie stoi, a jeśli stoi, to mało i ma pierwszeństwo. Ale w ten sposób, żeby nie robić korków w całym pozostałym ruchu. Dlatego tak długo ten system jest realizowany i wdrażany, jak i również to jest realizowane tylko i wyłącznie na zlecenie Warszawy przez tramwaje warszawskie. Mają do tego specjalną komórkę. Nie jest to robione przez żaden różnych systemów, jest to robione specjalnie poddane skrzyżowanie. Dlatego to wolno trwa, ale jak widzicie, wszystkie zielone punkciki to już są miejsca, gdzie zielone jest zielona fala. Pomarańczowe to jest miejsca, gdzie się pojawi, a szare to miejsca, gdzie na razie nie planuję tego realizować. Po części szare rozumiem miejsca, chociaż niektóre są nawet w centrum, jak tutaj ta dziura. Ale dobrze, że cała część Praska jest już zielona, ogólnie cała prawobrzeżna część Wisły jest już zielona. Lewobrzeżna tylko się tak jakoś nie może dostosować, no i to się oczywiście wszystko zmienia w czasie. Co nie zmienia faktu, że mamy dosyć duże utrudnienie, jeżeli chodzi o pociągi. Ja tutaj nie będę się rozdrabniać. Powiem w skrócie, że jeżeli chcecie wiedzieć, jak wasze SKM-ki, KM-ki, WKT-ki, nie, WKT-ki to nie, ale SKM-ki i KM-ki jeżdżą w najbliższym czasie, czy PKP Intercity, to po prostu codziennie sprawdzajcie rozkład jazdy, bo on się naprawdę codziennie zmienia. Najlepszym przykładem jest tego linia S3, która ma osobne rozkłady na 5 stycznia, 13 stycznia, od 11 do 18 stycznia, 11 grudnia, 18 lutego, 6-8 stycznia, dni wolne, 12 grudnia i 17 lutego, dni powszednie. Opcji jest co niemiara, więc ja nie będę po prostu tego wam wszystkiego tłumaczyć. W dużym skrócie, w święta, czyli w okres świąteczny,
Wiadomo, mnie korzysta z pociągu, więc również i wtedy Warszawa Zachodnia będzie bardziej intensywnie pracować, jeżeli chodzi o budowę. Święta świętami, ale trzeba iść do tego, co faktycznie jest ważne, a mianowicie przebudowa, kiedy nie ma pasażerów. I to będzie dalej dzwonek, czyli łącznik pomiędzy linią średnicową dalekobieżną a podmiejską, będzie kontynuowany i będzie to robione właśnie na tej trasie, dzięki czemu jeden tor tylko będzie użytkowy w dwóch kierunkach wahadłowo, jeżeli chodzi o linię śródmiejską, średnicową, podmiejską. Także spodziewajcie się, że duża część pociągów jedzie tylko do głównej, tylko do wschodniej, na Gdański, odwołana lub przez centralną. Mało będzie pociągów przez Warszawę Śródmieście. Ale to nie zmienia faktu, że już od poniedziałku nie będzie pylonu trzeciego i czwartego na Warszawie Zachodniej. Przechodzą one do wyburzenia, podobnie jak już pylon piąty, którego możecie nie zauważyć, bo go już nie ma. Dobrą nowiną jest to, że po tym jak to się wszystko tutaj zmieni i to będzie już realizowane, będziemy mieli kładkę, z której będzie zajście bezpośrednio na wszystkie nowe perony, czyli perony od 8 do 6, jak i również na peron 2, 1 i zejście przy Alejach Jedzenimskich do dworca głównego Warszawy Zachodniej, czyli West Station. To jest bardzo dobra nowina. Przejście podziemne będzie umożliwione tylko i wyłącznie pomiędzy dworcem West Station a peronem 1 i 2, a później to przejście będzie całkowicie zlikwidowane, jak po części też West Station będzie zamknięte w ogóle, bo będą tam też zmiany i prace modernizacyjne, ale to będzie dopiero w marcu, najszybciej. Najszybciej, naprawdę najszybciej. A teraz musimy się przygotować na to, że będzie jeden peron tylko dla pociągów podmiejskich. No, grubo. Też mi się wydaje, że grubo. Ale tak to będzie wyglądać, ale spokojnie. Domyślam się, że jest ciekawe, jak to wszystko będzie wyglądać. Wszystkie prace i inne rzeczy we wtorek będą na zachodniej. Więc w środę możecie się spodziewać najprawdopodobniej filmu z wyburzenia peronu 3 i 4. Także już niedługo. Jak nie zamarznę tam oczywiście, bo teraz dosyć duże mrozy. A tu mamy jeszcze jakąś fotorelację bezpośrednio z budowy i zobaczycie, co się już dzieje. No, hala dworcowa przy ulicy Tunelowej, gdzie już pojawiają się ściany, to faktycznie się dowiedziałem. Przejście podziemne to znam tak dobrze na wylot, że nie dam nawet tak pokazywać. Peron, jak widzicie, piąty już jest całkowicie wyburzony poza miejscami, gdzie faktycznie jeszcze są elementy sieci trakcyjnej i tak to wygląda. Tutaj właśnie jak widzicie już powoli się pojawia elementy nowego rusztowania i to całe będzie obszklone i na tym będzie jeden wielki dach nad dworcem przy ulicy Tunelowej, więc będzie robić wrażenie. Będzie robić wrażenie. A jeszcze większe wrażenie będzie robić w filmie, który zobaczycie w środę, więc jeśli nie chcecie tego przegapić, to koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Bo nie wiem, czy wiecie, ale WKTK nie dojedzie do Warszawy w Śródmieście. I mógłbym opowiedzieć teraz całą tą historię, ale powiem w skrócie. Jak jesteście ciekawi, to macie teraz linki i kartę w opisie do tego artykułu. O co chodzi? Chodzi o to, że wiadomo, był pomysł, aby WKD jechało bezpośrednio do stacji Warszawa Śródmieście, żeby bezpośrednio faktycznie jechało do Śródmieścia, tam gdzie jest Warszawa Śródmieście, a nie gdzie jest Warszawa Śródmieście WKD, czyli kawałek dalej bliżej meta. Z tym, że wedle projektu to byłby tylko i wyłącznie jeden tor, więc pociągi by jeździły tam co 10 minut. I to faktycznie byłoby gorzej niż jest aktualnie. Wiemy, że WKD w teorii teraz jedzie według szczytu co 10 minut, ale to byłoby co 10 minut pociąg dwie strony. Mało tego, pomijając, że byłby jeden tor, to i tak do stacji meta byłoby około 200-300 metrów przejścia jeszcze na piechotę. I to też oczywiście nie jest dobrą nowiną. Jeśli ktoś z Was jest ciekawy, czemu nie można po prostu poprowadzić WKD-ki pod Alejami Zońskimi, radzę zerknąć na podział gruntów, jeżeli chodzi o Aleje Zońskie. Tam jest bardzo dużo niejasności, do kogo te tereny należą i dopóki to się nie rozwiąże, to nie liczymy na przedłużenie WKD-ki. Tak w dużym skrócie. A jeszcze z innych ciekawostek z tego artykułu to jest to, że Warszawa podobno się dogaduje z PKP i przejście pomiędzy Warszawą Śródmieście a metrem na pewno powstanie. I Warszawa bardzo by chciała, aby kolej mazowiecki i SKM-ki jak najdłużej jeździły i nie wyobrażałem sobie tego, aby faktycznie na dosyć długi okres czasu były zamknięte wszystkie tory 4 podczas przebudowy linii średnicowej, co będzie na pewno. Ale na pewno to będzie też również jutro wydarzenie wielkie, 95. urodziny EKD i WKD. W Izbie Tradycji w Grodzisku Mazowieckim. Ja serdecznie zapraszam, abyście tam faktycznie padli. Godzina gdzieś od 10 do 15, ostatnie wejście jest o 14.30. Specjalne atrakcje i różne inne rzeczy będziecie mogli tam zobaczyć.
No i w końcu, no, jakby nie powiedzieć, 95 lat systemu kolejowego niezależnego od PKP już teraz. To jest coś. To jest coś. Dajcie znać później w komentarzach, jak było, czy coś ciekawego było. No ja pracuję wtedy, więc się rzeczy nie mogę przyjść, ale spokojnie może się przejdę chociaż świątecznym autobusem, bo na różnych liniach on będzie kursować. Teraz 10-11 grudnia, linia 158, 12-16 grudnia, linia 116, 17-18 grudnia, linia 175, 19-23 grudnia, linia 111, 24-26 grudnia, linia 180, 27-30 grudnia, linia 128 i 31 grudnia, 1 stycznia, linia 116 i ostatnie dni, czyli 503 w dniach 2 i 5 stycznia 2023. Ciekawostka z placu budowy. Plac Powstańców Warszawy znika z Warszawy w najbliższe mniej więcej 2 lata, ponieważ powstaje tam parking. Film o parkingu mogliście zobaczyć na moim kanale wczoraj, więc macie kolejny link w karcie i w opisie. Nie wiem, czy ja te wszystkie karty, jak zapomnę jakieś karty, dajcie mi znać w komentarzach, bo nie wiem, czy ja wszystko połapię się jeszcze, co wam dodać. Natomiast tu jest, się znajduje plac Powstańców Warszawy. Jakby ktoś was nie wiedział, gdzie to jest Złota, tu jest Marszałkowska, tutaj mniej więcej gdzieś metro Centrum. Tu jest metro Świętokrzyska. Tu jest plac Powstańców Warszawy i pod nim całkowicie mniej więcej będzie właśnie ten parking. Ale więcej o tym, jak to będzie wyglądać, to dowiecie się w filmie, a tutaj macie zamknięte ulice na okres mniej więcej 2 lat, bo to będzie tak długo budowane. Świąteczne iluminacje, Tlak Królewski i tak dalej, to już faktycznie powstaje. Nawet już jest. I się świeci. I jest deptakiem, czyli autobusy tamtędy nie jeżdżą, jeżdżą objazdami. Co nie zmienia faktu również, że mamy święta, a święta oznaczają niedziele handlowe. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo dzięki temu mogę po prostu pójść sobie do sklepu z pracy nie do żabki, tylko do takiego sklepu, gdzie jest trochę taniej w niedzielę, a w niedzielę zazwyczaj pracuję, więc jak dla mnie to jest, wiecie, to jest bardzo dobra nowina. I dlatego też również WTP w dniu 10 i 22 grudnia będzie jeździć zgodnie ze składem sobotnim. I to jest dobra nowina. Tak samo jak to, że ZDM ogłosił, iż właściwie to już kończą przebudowę, budowę mostu na Pragę. Nie do końca wiem, co autor tych słów miał na myśli, w sensie no wiem, ale... A no bez przesady, naprawdę. Naprawdę bez przesady, że oni już kończą. W sensie, to nie jest tak, że się zbuduje wszystkie podpory, postawi się tę metalową konstrukcję i będzie gotowe. Natomiast metalową konstrukcję to naprawdę będzie dosyć długi proces montowania. Zima. A później będzie upiększanie i dostosowanie do potrzeb wszystkich osób na tym obiekcie. Więc jakby, no halo, ZDM. Weźcie mi tu, nie kończę tej inwestycji, ja naprawdę mam, ja muszę coś nagrywać, a ta inwestycja się dobrze ogląda. Hola hola. Ale na szczęście ZDM dostarcza atrakcje, mianowicie park kieszonkowy na Bomowie, o którym mówił Sykut w jednym z filmów. No właściwie jest już oddany do użytku. O ile wiadomo, tak to wyglądało wcześniej, tak wygląda to teraz, jakby ktoś nie wiedział. Drzewek nie ma, no bo, znaczy są drzewka, tylko są, nie mają liści, no bo wiadomo, jest zima. Ale... Ciekawie to wyglądało wcześniej, ciekawie to wygląda teraz, tylko ja wam radzę podjechać tam, jeżeli możecie samemu. Bo na zdjęciach z ZDM-u to wiecie, to wygląda jakby to było nie wiadomo co to jest. Ja wiem, że to jest park kieszonkowy, ale to śmiesznie wygląda, jak się na to patrzy, naprawdę, to jest bardzo mały obiekt. Mały obiekt może, chociaż niekoniecznie, no tunel pocztowy, który się znajdował pod ulicą prostą. Tak wyglądał. Najprawdopodobniej były nim przewożone właśnie materiały gazety bezpośrednio z fabryki tutaj. Tu widać w teorii szyny, po których były właśnie ciągane wózki łańcuchem tutaj. Przynajmniej takie są przypuszczenia ZDM-u. Sam tunel, jak widzicie, no nie jest w najlepszym stanie. Tu mamy latarnię, oświetlenie i on jest całkowicie i pod torowiskiem tramwajowym na ulicy Prostej i pod jezdniami ogólnie całkowicie. Ta przyczyna jest też całkowicie ślepy, no bo wiadomo, od wielu lat już tutaj nic się nie dzieje. To jest nawet to są jakieś drzwi, brama. Ja jestem bardzo ciekawy, jak tutaj oni faktycznie weszli, czy to jest wejście przez studzienkę, czy jakoś zupełnie inaczej jest wejście. Tu widzimy, pewnie były wejścia już bezpośrednio do budynku, ale to oczywiście jest pozamykane. Co warto podkreślić, jest film oczywiście, jak to wszystko wygląda. Ja może puszczę w sumie bez głosu, to zobaczycie mniej więcej. Natomiast co jest chyba najważniejsze, chciałem wam powiedzieć, to jest to, iż cała ta konstrukcja jest w tak strategicznym stanie, iż nie można już z tym nic zrobić. ZDM to całkowicie zabetonowuje,
a następnie będzie, nie będzie po prostu po tym śladu. Wszystko będzie zalane betonem. Czemu? Ten tunel nie był od dawna wykorzystywany w żaden sposób. Jest on aktualnie ślepy z dwóch końców. No i jak wiecie, jak o coś się nie dba, z czegoś się nie korzysta, to te ściany zaczynają nasiąkać wodą, wilgocią, innymi rzeczami i po dłuższym czasie to bardzo źle zaczyna wyglądać. Tak samo jak mój internet, no ale na to nic nie poradzimy. Tu widzimy, że już chyba coś było wylewane, jeżeli chodzi o ten beton, ale tak to faktycznie wygląda i będzie etapami to wszystko zabetonowane przez ZDD, więc taka ciekawostka, cały proces, jak widzicie, tak będzie wyglądać spektakularnie w tymże miejscu, więc spodziewajcie się niespodziewanego, co może być pod ulicami Warszawy. Ale z innych ciekawostek, bo kończy mi się pamięć w aparacie, więc przyspieszę już na sam koniec. Gdzie możecie kupić choinki? ZDM prezentuje. Wejdź na stronę ZDM, bo już nie mogę dać więcej linków. I tam bezpośrednio możecie sobie sprawdzić. Jest dokładna lista stoisk, gdzie to się wszystko znajduje. Jak i również to, że gigantyczny transport dzisiaj, tarcza TBM, w nocy mniej więcej w podobnych godzinach jak poprzedni tarcza transport, z tym, że to będzie już trochę mniejsza część. Tarcza TBM, która jedzie właśnie tam do Babica, będzie właśnie transportowana przez Ursynów tymi samymi trasami, tak samo to będzie wyglądać, więc mnie tam nie będzie, bo jest trochę chody. Ale trasa Łazienkowska z kolei już się zmienia na lepsze, a mianowicie próba odciążenia, dociążenia i tak dalej. Przeszła pomyślnie i już nawet są namalowane pasy, więc niedługo pewnie tam się pojawi również z kamerą i to wszystko wam pokażę. A na koniec taka ciekawostka od tramwaj warszawskich. Pięknie wyglądasz. No nie, welon mi źle się układa. Także takie tutaj macie ciekawostki, jeżeli chodzi o tramwaje warszawskie, a już zupełnie na serio sondaże. Sondaże mniejsze z tym, który pociąg świąteczny wam się najbardziej podoba. Na razie wygrywa metro, ale zobaczymy jeszcze za tydzień, jak to będzie wyglądać. Dalej, gdzie, czy według was jest za mało buspasów? Według was wiedzieliście, iż buspasów jest dobrze, ale powinno być ich więcej. Czyli 67% was tak stwierdziło. Dalej, ile macie przeszedek, jak jeździcie po Warszawie, komunikacją miejską? Większość z was stwierdziło, iż jedno. Domyślam się, że te osoby, które mają zero, to przy jakichś węzłach przyśrodkowych lub przy metrze. Bo innych raczej cudów nie widzę, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. W której kategorii ja się mieszczę? Ja nie jestem w stanie tego powiedzieć, bo jeżdżę w różne miejsca. Na przykład dzisiaj byłem w Wesołej, więc wiecie. Dla mnie to była podróż mniej więcej na godzinę lub więcej. Także niesamowite podróże. No i to było pytanie też o licytację, czy będzie Awizjonosz to był. Za świąteczną powiem wam, że zrobię ją, jeśli faktycznie będę mieć czas. A teraz jestem tak zadowolony, pomijając to, że do Łodzi miałem pojechać, tylko pogoda się zepsuła. No to zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Ja tylko przypominam, dla wspierających, wszystkie osoby, które na kanałach końcowych nie mają plusa, za dwa dni zostaną usunięte z listy wspierających przez YouTube'a, bo te poziomy znikają i tylko poziomy z plusami pozostają, czyli nowy, dobry wujek Avizo Plus, jak i również nowy wujek Avizo z Unii Plus. Zapraszam do wspierania, ale o tym więcej będę mówić jutro w filmie. I jeszcze raz wam bardzo dziękuję za wspieranie, właśnie nowa subskrypcja się pojawiła. Proszę bardzo. I to by było na tyle z tego materiału. Jeśli taki film wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie przycisk subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I zapraszam również do wspierania, do wchodzenia na mój serwer na Discordzie, na grupę na Facebooku, o tramwajach warszawskich, inwestycjach i różnych innych miejscach, gdzie możecie się dowiedzieć na przykład o wejściach do metra, na grupie co się dzieje w metrze. To wszystko z tego materiału, powiem tylko w skrócie, że najbliższe dni będą całkiem ciekawe, jeżeli chodzi o filmy, bo mam nagrane, no nie wiem, o Żadów Mazowiecki, o wschodzie słońca, wschodnią łodnicę Warszawy, ze śniegiem, tunel w Slujówku ze śniegiem, plac pięciu rogów z podsumowaniem dla Wizylandii, czy inne inwestycje, jak już niedługo Warszawa Zachodnia, bez kolejnych peronów i podsumowanie przebudowy Warszawy Zachodniej od początku do końca z wszystkich ujęć, jakie mam. To będzie ciekawy film, do niego się już przygotowuję wtedy od 2 miesięcy i w końcu, przed świętami jeszcze, zobaczycie go. I też nie mogę się doczekać na to. Ale to wszystko w kolejnych dniach i kolejnych tygodniach na moim kanale. Cześć!